Państwo widzę zainteresowani bardzo basenem. Dlaczego bardzo? Bo jak 3 lata nie było, to jesteśmy zainteresowani. No i się cieszymy, że właśnie otworzyli nam basen w Ostródzie. Na razie tak, nie wiem, musimy jak... zobaczyć, co jest. No, mieszkańcy czekali ponad 3 lata, ale cieszymy się bardzo, że udało nam się go zakończyć. Remont, który trwał tak naprawdę 1,5 roku, udało nam się go sfinalizować i w dniu dzisiejszym, widzi Pani, już mamy pierwszych gości na basenie. Mieszkańcy, a także goście miasta Ostródy mogą spokojnie z niego korzystać. Nie bez problemów i nie bez nerwów trwało to przygotowanie basenu, bo było sporo wątpliwości, czy to w ogóle nastąpi. Tak, dużo było nerwów, a to z tego tytułu, że wykonawca, który był wyłoniony pierwszy do remontu, czyli konsorcjum, po prostu do końca nie było chyba sam przekonany, że może ten basen wyremontować i niestety nie był w stanie dokończyć tego remontu. W związku z tym na początku tego roku postanowiliśmy, że remont będzie dokończała inna firma, robiliśmy przetargi. Pokłosiem tego zamieszania między innymi jest wniosek o referendum, o odwołanie Pana. Według Pana otwarcie basenu w jakikolwiek sposób wpłynie na te relacje, opinie, które są w Ostródzie? Widzi Pani, jest demokracja i tak naprawdę każdy mieszkaniec ma prawo złożyć wniosek o referendum. Na tą chwilę złożyło to 5 osób, jedna z tych osób jest zamieszkała na terenie gminy, to jest tak naprawdę osoba, która no nie zamieszkiwała w Ostródzie, ale no jest na liście. Na tą chwilę nie widzę żadnych podstaw, jeśli chodzi o referendum. Z tego tytułu, że basen, jak obiecałem, będzie otwarty, basen jest otwarty. Jeżeli chodzi o inwestycje typu wiadukt, jest zakończony. Za chwilę otwieramy halę mostu, która też trwał remont około roku. Także jeżeli mieszkańcy wybiorą, że ja jako Zbigniew Michalak, burmistrz Ostródy, nie nadaję się na to stanowisko, to mnie po prostu odwołają. Basen w Ostródzie potrzebny według Pani? Bardzo potrzebny, tak. Ja ogólnie z synem jeździłam do Morąga specjalnie, co ja mieszkam i tak 10 km od Ostródy, później jeszcze do Morąga, także to jest trochę wyzwanie. Basen jest po renowacji, mamy tutaj główny basen sportowy, basenik do nauki pływania dla dzieci, które dopiero początkują w nauce pływania. Mamy rwącą rzekę, tutaj już to jest relaks dla starszych dzieci, które mają powyżej 1,50 m. Mamy też grzybek, brodzik dla maluszków, mamy też basenik z atrakcjami wodnymi dla najmniejszych. No, grota solna to czas relaksu dla wszystkich i sauny, 4 sauny, które są dostępne dla uczestników.